Gmina Jelcz-Laskowice regularnie inwestuje w rozbudowę i przebudowę dróg. Jedną z najświeższych inwestycji jest remont ulicy Stalowej. Ulica Stalowa na osiedlu Jelcz była, nazwijmy to, w stanie opłakanym. Mieszkańcy od wielu, wielu lat prosili, żeby tą ulicę wyremontować. Tam też są zakłady rzemieślnicze, do których tam dojeżdżają klienci. Stąd no, była to ogromna uciążliwość. I podjęliśmy w ubiegłym roku, czy Rada przyjęła do budżetu środki finansowe. Wykonaliśmy tą ulicę z chodnikami, ze zjazdami na posesję, z odwodnieniem, z jednym przejściem aktywnym. Powstało odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej i nawierzchnia z kostki betonowej. Przebudowano także zjazd z ulicy Oławskiej. Taki remont szczególnie cieszy mieszkańców ulicy, którzy korzystają z drogi na co dzień. To nie ma porównania, w jakim kiedyś błocie tutaj się, to jak tutaj widać, w takim błocie żeśmy mieszkali, a teraz no, trochę się poprawiło. Bardzo się cieszymy, bo naprawdę czekaliśmy na tą, my tu mieszkamy już 25 lat i walczymy co roku o tę drogę, walczyliśmy i jakoś się udało. Temat remontu ulicy Stalowej był podnoszony przez mieszkańców na zebraniach osiedla Jelcz od wielu lat. Dziś mogą cieszyć się ze zmiany. Wcześniej to dziury dały, kałuże, błoto, wiadomo, że są to trochę wyrównane, to za chwilę się z powrotem wyjeździło, bo to ciężki sprzęt jeździł. Ale fajnie jest, bo nie będzie takiego błota. Jak to wszystko jeszcze się posprząta, to będzie fajnie. Całkowity koszt remontu to nieco ponad 700 tysięcy złotych. 60% kwoty pokryło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.